Jak wygląda ten proces twórczy u Ciebie? Czy po prostu bierzesz białą kartkę, siadasz i piszesz? Czy musisz do tego dojrzeć? Myślisz najpierw nad tym tematem? Byś mogła nam zdradzić właśnie, jak to wygląda? Na początku myślałam w ogóle, że mogę tworzyć tylko między 2 a 3 w nocy. Naprawdę, bo albo nie spałam do 2, albo się budziłam między tymi godzinami i faktycznie brałam telefon, bo ja nigdy nie potrafiłam zapisać czegoś na kartce papieru. Tylko właśnie telefon. Potem się okazało, jak bardzo w szybkim i zawrotnym tempie zaczęliśmy robić ten materiał na płytę, to się okazało, że mogę tak naprawdę tworzyć w każdej chwili. I mogę też zmieniać w każdej chwili wszystko, że to zaczęło być płynne i wcale mnie nic nie ogranicza, ani czasowo, ani to, co się dzieje dookoła mnie. Jasne, inspiracje są, które widzę, które ja przeżyłam, które chciałabym przeżyć. Też trochę jest ta płyta o tym, że to jest takie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, takie, że powinniśmy mieć szeroko oczy otwarte, żeby nie zdarzyło się to, co tej osobie, która wypowiada te słowa, więc to się po prostu dzieje. Co byś chciała muzycznie jeszcze osiągnąć? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo mówię, ja dopiero zaczynam się poruszać w tej przestrzeni i kompletnie nie wiem, do czego to doprowadzi. Wiem na pewno, że doprowadzi to do jakiejś rewolucji. I będę wtedy szczęśliwa, a będę triumfować, jak będę zdobywała kolejne zamki. Czyli będę robiła następne płyty. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!